17 czerwca 2013 roku weszły w życie przepisy umożliwiające nam sprawowanie dłuższej niż do tej pory opieki nad naszym nowonarodzonym dzieckiem. Przepisy wprowadzające nowe pojęcie urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski jest urlopem pracowniczym, dlatego że pojęcie tego urlopu wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy. Należy jednak rozróżnić pojęcie urlopu rodzicielskiego od pojęcia zasiłku macierzyńskiego za czas trwania urlopu rodzicielskiego, ale dokładnie i więcej na ten temat w tym właśnie filmie. Z dniem wejścia nowych przepisów mamy możliwość skorzystania z tak zwanego rocznego urlopu. Mówię tak zwanego, ponieważ jest to pojęcie potoczne, a wynika z sumy długości poszczególnych urlopów, które składają się na ten właśnie nasz roczny urlop. O tym tak zwanym rocznym urlopie mówimy, gdy mamy do czynienia z urodzeniem jednego dziecka przy jednym porodzie. Na nasz roczny urlop składają się urlop macierzyński, który w przypadku urodzenia jednego dziecka trwa 20 tygodni, czyli 140 dni. Dodatkowy urlop macierzyński, który trwa do 6 tygodni, co daje nam 42 dni kalendarzowe. I urlop rodzicielski, który trwa maksymalnie 26 tygodni, czyli 182 dni. Łącznie otrzymujemy sumę 364 dni urlopu, co daje nam praktycznie cały rok. Dlatego też o tym urlopie mówimy roczny urlop. Urodzenie wieloraczków uprawnia nas do skorzystania z dłuższego urlopu macierzyńskiego i dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ale więcej na temat prawa do urlopu w przypadku ciąży mnogiej i urodzenia wieloraczków w odrębnym filmie. Aby móc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, w pierwszej kolejności musimy wykorzystać urlop macierzyński w pełnym wymiarze i dodatkowy urlop macierzyński również w pełnym wymiarze.